serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jesteśmy dziś w The Sims 2, jak możecie zauważyć, naszej ukochanej rodzince zastępczej. Po bardzo, bardzo długiej przerwie znowu jest odcinek kolejny. Szczerze powiem, że sama się nie spodziewałam, że jeszcze będzie mi się chciało to nagrywać. Ale jednak tak mi naszła ochota, miałam ochotę do niej zajrzeć. No i jesteśmy. Jesteśmy i pewnie szybko tego pożałuję, jak zawsze. Będę miała za chwilę dosyć. No ale póki mam ochotę, to nagrywam. Musimy tutaj powoli się ogarniać, dlatego już będę ich budzić, żeby zdążyli ze wszystkim. Tam ojciec w ogóle w nocy prawie nie spał, więc kazałam mu ogarnąć. Ha, on tutaj wyrzuca. Dobra, i podać śniadanie, tak? Żeby było. Wszyscy muszą siku. Co to ma być? Poszli spać tacy niepoogarniani, ta potrzebuje zabawy. Wstaniesz i od razu zaczniesz sobie oglądać obrazki. Ty potrzebujesz natomiast higieny i również zabawy i głodu, ale zanim będzie śniadanie, to wiesz, tutaj też chyba coś wam dam, tak, też sobie poglądasz. Troszkę się uszczęśliwicie, tak? Ogarnięte dzieci? Wszystkie mają co robić. Jak wyjdziesz z kibla, też sobie poglądaj. Dobra. A Natasza? Natasza jeszcze zadowolona, bo ostatnio był jej przecież na tej randce. Także tylko sobie skorzysta. Dzieci dopiero co Wolfgang położył, więc powinny jeszcze troszkę spać, a właściwie to zaraz się też budzą. No, super. Nie odpoczniemy od nich nigdy. Mariola ma dzisiaj chyba urodziny, jak pamiętam dobrze. Tak, Mariola ma urodziny. I Kamila ma jutro. To tylko Mariola ma urodziny. Dobra. Okej. Podejdź tu, bo zaraz się który na pewno budzi. Nie musisz tak biec. O tym mówiłam. Właśnie na pana. Co on tam potrzebuje? Trzeba go nakarmić, dobra. Więc, weź butelkę. Weź butelkę dla Natan, tak. Mariola musi poczekać chwileczkę. O, jak ci się ładnie podniosła rozrywka. A ty co tutaj robisz? Przyjrzeć się sobie idziesz? Tata już podaje śniadanko, więc możesz zejść na dół. Ty jak skończysz też. Ty też już tutaj podejdź. No, siadasz mi tutaj. Jedz. 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 Tak. Super. Chyba wszystkim kazałam, mam nadzieję. Tam jeszcze... Co ty robisz? Tam Mariola krzyczała. Brudna matka. Weź ją. Tak, wszyscy idą do szkoły. Mariolka jest szczęśliwa, więc jej zaraz zrobimy urodzinki, póki ma taką dobrą, dobry pasek aspiracji. I nasz Natan jest już zadowolony ze swojego życia. Super. To Mariolka się, wiecie, zajmie sobą, a Natasza będzie mogła zająć się Natanem, uczyć go i tak dalej. A ty co, nie jesz? Wiem, że się ostatnio przytył, może racja nie jest. Mogę ją może zostawić, ale wiesz co, bierzesz tą butelkę. Czy ty bierzesz? Nie, czy myślałam, że nie pomyślisz o tym. Dobra, Natasza, nie ma tam tylko głos, więc jedz sobie. No ja wiem, że jesteś gruby, będziesz miał wolne, to może trochę poćwiczysz. Co tutaj? Ktoś potrzebował prysznica. Mam nadzieję, że zdążysz. Jeszcze przed szkołą. Szybciutko. Szybciutko. Czy nam się tu zepsuł kibel? Niestety. Gdzie ty idziesz? Halo? Ja wszystko widzę. Podejdź tu. Ciebie też widzę, Natasza. Jak ci włączy tą pogodę, to ci się niedobrze zrobi. Ja to chcę widzieć. Zobaczcie, wyglądają takie same piżamki, oni są słodcy, wyglądają jak takie prawie bliźniaki. Czekajcie, żebym nie zlamił zaraz. Czy to nie jest słodkie? Tylko w drugą stronę, żeby było widać ich mordki. Jakie słodkie, będę miała miniaturkę.
pięknie. Ostatnie przytulaski, bo Mariolkę dzisiaj podrosną nam. A ona dalej swoje. Jak jej zapomniałam oglądać pogody, to włączył jakiś film. Dobra. Halo, do szkoły. Ferajno. Papa. Miłego dnia. Bawcie się dobrze. Znowu będzie przytulasek? Znowu będzie przytulasek. Słodziaki małe. Ooo. Czy może być coś słodszego? Wolbanka, ty do pracy nie idziesz? Idziesz, dobra, no to pa. Wszyscy poszli. To wyciągamy tort. Wyciągamy tort. A może wezmę ten, bo zawsze biorę z tymi różowymi. Dla odmiany. No i co, Mariolka? Nie, bo Natasza teraz postanowiła wziąć prysznic, tak? Natasza dzisiaj żyje, moi drodzy, swoim życiem. I ja sobie tam mogę, wiecie. W ogóle to zadzwoń po te usługi, niech ci kibel naprawią i cokolwiek tutaj się zepsuło. Tu zachowaj resztki, żeby się nie popsuło, bo nie jest jeszcze za bardzo górne. Gdzie jest majster? Tak, majster. I przynieś... Tak, 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 tak. Przynieś Mariolę, bo one tutaj się nudzą na dole i płaczą. Co jest, Nathan? Biedaku ty mój. Zaraz się tą mamusia zajmie, tylko robimy urodzinki siostrze. I zaraz się zajmiemy. Coś teraz mi ta kamera się... O, musi poodwracać mnie. No Nataszka, dajesz. O, jaka pełna lodowa. W sumie nigdy nie wyglądałam do lodówki. Mamy czwartek. Ostatnio chyba ktoś mi pisał, żebym zaprosiła dzieciaki Nataszy, te co się powyprowadzały, już zrobiła jakiś obiad i tak dalej, więc może tak też zrobimy. Ale obawiam się, czy one w czwartek przyjdą. Bo tak w środku tygodnia. No i one przyjdą do mnie nadal chyba jako nastolatki. Bo ja ich nadal nie wrzuciłam na studia. Znaczy oni są w tym pudle, ale w tym, czyli nie dorośli jeszcze, tak? No ale chyba i tak można ich zaprosić. Tylko widzicie, Wolfgang pracuje tak długo strasznie. No pokaż się. Super ujęcie. Boże, ona wygląda przerażająco. No dobra. Mariola teraz się sobą zajmie. Mariolka się sobą zajmie ładnie. A my się zajmiemy małym Natanem. Tak, ona nie ma żarcia. No i wiecie co, pomyślałam sobie teraz, że może... No, co jest z tą pauzą? Że po prostu... Zrobimy to tak, że ja sobie dogram nimi dwa dni, tak? Do soboty. I w międzyczasie też wywiozę tamte dzieci, co mam w pudle na studia jakieś. I w sobotę zrobimy taki rodzinny obiad, bo jak oni są teraz w tym pudle, to ja nawet ich nie zaproszę, bo nie mają telefonów i są tacy, no, bezdomni. Co wyganiasz tą babkę? Ona nam odetkała, dobra. O, bo tak, bo Mariolka musi wziąć kąpiel. Chcę być najlepszą przyjaciółką. Halo, ha, dobra, bajka samopróżni, dobrze. Co się dzieje, Nathan? On już jest zmęczony, trudno. To... A ja miałam sprawdzić właśnie, czy ty możesz iść do szkoły. Możesz. To zasuwaj. Jak się mogę cię pozbyć z domu, to z największą przyjemnością, oj tak. I skoro Nathan teraz pójdzie spać, to co będzie robiła Natasza? Pokaż mi swoich znajomych. O, Beatka. Beatka bez modów. Może zaprosimy Beatkę. Jeśli ma telefon. Zaraz zobaczę. Zaraz zobaczą. Natanek już? Super. To Natanek do spania. Opróżni tutaj. Wszystkie dzieci w szkole? Super. Gdzie nasza pokojówka? Że się tak spytam. Jest tutaj, dobrze. Zdążysz wszystko posprzątać, facet? Tu jest już opróżniona, bo bym nocy opróżniał. To Natasza, ty masz wolne, zobacz, wszyscy w szkole, dziecko śpi. Ho, ho, ho! Nieprawdopodobne, możesz coś przygotować.
Deser jakiś może? Może, może? Placyk jagodowy? Co ty na to? No, brudno tutaj mamy, wiem. Mam nadzieję, że nasz ulubiony pokojówek. Jak ty się nazywasz? Adrian. Adrian Młodziak. Mam nadzieję, że on nam posprząta wszystko. Tak, super. Zawsze można na ciebie liczyć, Adrian. I ta twoja fryzura niezmienna od chyba od początku tej serii, co? Nie wiem, czy my mieliśmy w ogóle podczas tych 40 kilku odcinków inną pokojówkę niż on? Mi się wydaje, że nie. Jeremy dostaje wyższe oceny. Brawo, synu. Firma urządza grill i szuka pracowników, którzy mogliby pomóc. Czy Wolfgang powinien pomóc przy smażeniu hamburgerów, czy przyrządzić sałatkę? O, Jezus Maria. Ja się boję. Wolfgang daje sobie radę przy grillu. Jej, w domu. Aha, ale wkrótce przekonuje się, że ilość hamburgerów, które musi przygotować, jest przytłaczająca. O nie, nie jest w stanie zapamiętać, jak długo niektóre z hamburgerów piekły się na grillu i ostatecznie wiele z nich spieka się albo są niedopieczone. Ojej. Ale na szczęście to nic złego się nie stało, tylko stracił trochę entuzjazmu. To wiecie, a on już wraca do domu. No siema, synu, siema. Do szkoły prywatnej? Nie mam czasu na takie rzeczy. A Iga jak sobie w szkole radzi? Ta się chce wystroić. Nie mam pytań. Nie mam pytań, super sobie radzicie. Mama, w nagrodę zrobiła wam ciasto jagodowe. Możesz podać. A w sumie, Boże, tutaj mamy tort. Zwo? Stop, nie. Nie można tak, bo tort się zaraz wyrzuci, bo torta nie mogę schować do lodówki. Ja to też jestem. No. Weź talerz. Albo po co tutaj chyba Mariola zostawiła, albo ktoś się ścigoni nie za bardzo. Ty sobie poszłaś pograć, mówisz? A ty? Ty poczytasz książkę. Dobra, no. No ja wam nie bronię. Tak szybko wpałaszowałaś? Jezus Maria. Ale... A nie, bo on już czuje sprzątać. Dobra, ledwo zjada, już idzie sprzątać. Okej. Okay. No dobra, idziemy do dziecka. Bo on tutaj już... Czytaj mi. A ty jemu chcesz poczytać, ale on śpi. Jaki kochany braciszek. Jeremy, jaki ty jesteś kochany. Te skarpetki w sandałach, a podobno to tylko Polacy tak noszą. A przecież ta gra jest tworzona przez Amerykanów. A teraz postanowił sam sobie poczytać książkę, dobra. Nie zapisać w pamiętniku. Grałem w szachy, nienawidzę swojej siostry. I ta mina. No naprawdę jej nie lubi. Nienawidzę jej z całego serca. Możesz jakoś ten? Na koń do? Pochwal Igę. Bardzo proszę, nakłoń go do tego. Żeby oni mi się lubili. Chociaż pewnie im to nie pyknie. O, kto tu wstał? Dzień dobry, aha. Boże. Syneczku. No, dzisiaj był jakiś spokojny odcinek, nic się nie dzieje. Żebym zaraz nie wywołała winka z lasu, co? Możesz go pouczyć mówić. I co? Nie, ona jest nieugięta. Iga, tak nie będzie. Ja chcę... Macie mieć dobre relacje, mnie to nie obchodzi. Piątka... Ja ci dam walcz. Serdeczny uścisk. Jesteście rodzeństwem, halo. Po prostu niedorzeczność jakaś tutaj zaszła między wami. Tak być nie może. Jazda mi tutaj. Widzę, że dzieciaczki wróciły teraz ze szkoły. To niech sobie spokojnie odłożą lekcje. Ucz mówić, bo nie, nic nie potrzebuje na razie. Jest troszeczkę głodny, ale przeżyje. Chciałby jeszcze, żeby Natasza się z nim pobawiła. To może pobaw się z nim chwilę na kuku? Był koszmarny, no przykro mi, synu. Bardzo mi przykro. Pobaw się z nim chwilę, a potem go poucz mówić. Żeby mu podniosła się aspiracja, to może będzie mu się lepiej... Lepiej uczyło. Boże, jak oni się nie lubią. Dobra, już wróciły dzieci i się robi harminder. Ty potrzebujesz, moja droga, prysznica.
Więc skoro tutaj już jesteś, weź sobie prysznic tutaj. I jak zwykle ciśnie na oglądanie obrazków. Ty potrzebujesz siku. Proszę bardzo. Oj, przepraszam, bo chyba puknęłam w mikrofon wam. Niechcący. Ty też musisz do toalety, Kamilka. Skorzystaj i możesz popatrzeć na papugi. Żeby wam się popodnosiła rozrywka. Ja tutaj chciałabym, żeby oni mieli lepsze relacje ze sobą. Gest piątka. Gest piątka. Opowiedz mu do, może pyknie. Gest piątka. Gest smok, smok. Nie wiem. Ciężko wam to idzie. Jak im to zrobić, żeby mi się te relacje poprawiły? Niby plusy idą, ale nic się tu nie zmienia. Bo ona jest patrzciona, jest tak negatywnie nastawiona do niego, masakra. Takie bezpieczne interakcje im daje, ale... A jak tam spędzaj czas, to się nie pozabijacie? No, rośnie ci zabawa od tego, dobrze. O, Wolfgang wrócił z pracy. No, to ty jesteś taka wredna małpa. Iga, kto cię wychowywał? Boże, to za dzieciak. Idź skorzystaj. I mnie nie nerwuj, za karabin już odrobiła lekcje. Gdzie są twoje lekcje? Które biurko jest twoje? Żadne z tych? To jest Mariolki. A to jest twoje, bo jeszcze masz stare zdjęcie, dobra. No i trudno, przykro mi, Jeremi, twoja siostra jest jakaś oporna, to sobie graj na kompie, to jej pozwalam. A co? Co ty tu robisz? Aha, bo ty pobiegłeś tatusia przywitać. O, oni są słupcy. Destiny 2 jest takie fajne, skorzystaj i weź sobie kąpiel. O, ho, ile masz tych pragnień. To poszalałeś, poszalałeś. Dobra, a ty kochany, dasz radę lekcję odrobić? Tutaj Natasza dalej uczy, zaraz będzie trzeba im przerwać, bo pewnie już są zmęczeni. Odrób lekcję i ty, kochana, też byś mogła odejść stąd zaraz. Weźmiesz sobie to biurko. I sobie odrobisz lekcję. Tak jest. Jak tam masz Natan? Ty tak serio? Ja myślałam, że oni się uczą. Ona cały czas się z nim bawi w akuku. Ja nie mam pytań. Ja nie mam pytań. Masakra. Masakra. Ale okej. Może potem damy mu jeść? Na foteliku. A co? Tak, odświętnie. A może Wolfgang poda kolację? Zrób szałatkę, szafa kuchni. Widziałam, że Kamila tutaj śmiga mi gdzieś. A może byś tak lekcję zrobiła? Cały dzień się bawić? Tak nieładnie, nieładnie. Okej, wiecie co? Teraz tak pomyślałam, że zrobimy urodziny Kamili. Bo jak mam nie nagrywać tych dwóch dni teraz, to jutro byście tego nie zobaczyli. Więc żebyście mogli zobaczyć, co z niej wyrośnie, zrobimy jej od razu urodzinki. No i dzięki temu nie musimy nabrać lekcji. A na ten ma za dwa dni, to akurat chyba na naszym rodzinnym przyjęciu będzie można mu pyknąć. Także bardzo... Aha, no może bym tak dała play. No i musimy już kończyć, więc zrobimy te urodzinki i będę się z wami żegnać, tak? Raz patrzy Kamilka, siosiosio, do tortika. Już się wszyscy tutaj zbierają. Co to za dziecko? Nie wiedziałam, że z kimś przyszło, dobra, nieważne. No to jedziemy. Zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Ja
Kiecucha ładna, ale twarz ci się chyba nie poprawiła. No. Mogło być lepiej, co? Muszę ci zmienić te włosy, bo one się strasznie bagują. Ale nie jest taka najgorsza. Ma troszkę kartoflany nos, ale tak poza tym jest spoko. Nie? Jak myślicie? Jeszcze może im zmienię fryzury. Zobaczę, bo się trochę boję, szczerze mówiąc. Bo mnie może wywalić z gry, ale to nic. Zastanawiam się. No dobra, moi drodzy, i tym pozytywnym akcentem będę kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Taki dosyć spokojny, jak na naszą rodzinkę. Nic się za wiele nie działo. Nawet Natasza się nie zmęczyła. Jakoś zabawa i nie spada szok. I nie dowierzanie. No ale dobra. Zobaczymy, jak będzie w sobotę na naszym rodzinnym spotkaniu. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Także ja wam serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!